Konferencja, o której rozmawiamy, odbywa się w ramach projektu naukowego realizowanego przez Katedrę Finansów i Prawa Finansowego wspólnie z naszymi partnerami z kilku krajów Unii Europejskiej, a także krajów, które kandydują dopiero do Unii Europejskiej. Mam tu na myśli Gruzję, mam tu na myśli Bośnię i Hercegowinę, a także kraje, które, jak już powiedziałem, znajdują się, są członkami Unii Europejskiej, czyli Słowacja, Węgry, Czechy oraz Chorwacja. Konferencja jest realizowana, jak powiedziałem, w ramach programu Wyszehradzkiego. Fundusz Wyszehradzki jest tutaj liderem też finansowym tego przedsięwzięcia. Bezpośrednim efektem naszego spotkania naukowego będzie publikacja książkowa, która dotyczy kwestii struktury, zakresu kompetencji oraz współpracy międzynarodowej organów podatkowych w poszczególnych krajach. It was a very, very interesting conference about challenging topics, because the tax administration and the tax system is under changes and challenges all of our countries. For example, in Hungary, personally me, I'm from Hungary, there are some kind of measurements and changes in recent years which are very interesting from the point of view, for example, the Polish experiences after the new elections. So it was very interesting to change our minds and experiences and some professional details about these kind of actual things and challenges. It was quite an interesting conference. It was an opportunity for people from different countries in Central and Eastern Europe to meet, and I do think that we set up a very good base for future or for an enhanced cooperation in the field of financial law and tax law. We have signed an agreement today, and we discussed about cooperating in this field at a scholar level. So you would probably have a team of academics that you will hear of in the research on financial and tax law. Kolejnym wymiernym efektem naszego spotkania jest podpisanie umowy o sieci naukowej. Opieramy się na naszych partnerach z Funduszu Wyszehradzkiego i Grupy Wyszehradzkiej. Ta umowa dotyczy przede wszystkim podstaw i ram prawnych współpracy w zakresie realizowania wspólnych projektów naukowych, pozyskiwania funduszy na realizację tych projektów naukowych, ale także mam na myśli wymianę naukową, dydaktyczną i studencką. Liczymy na to, że stopniowo będziemy zacieśniać nasze kontakty naukowe i będziemy cyklicznie odbywać spotkania i seminaria naukowe w poszczególnych krajach, które są partnerami tego projektu. To nowa umowa pozwala nas stwarzać sieć współpracy i zacząć swoje usilie wkładać w badania. Myślę, że to doświadczenie, które mamy każdy kraj z nas, będzie bardzo dobrze wymieniać i tak razem zorganizowane będzie mi bardzo pożyteczne prace robić dla naszych uniwersytetów i w ogóle dla regionu.